od pewnej dygresji, mianowicie w gruncie rzeczy występuję przed Państwem w takiej podwójnej roli. W jednej strony jestem przedstawicielem tego zespołu, który pracuje nad opracowaniem propozycji programu działań zmierzających do eliminacji czy też zmniejszenia zagrożenia emisją pól elektromagnetycznych. Z drugiej strony jestem członkiem zespołu, który jest w tej chwili w trakcie rozmów czy podpisania umowy z Urzędem Miasta dotyczącej współpracy pomiędzy Akademią Górniczą Hutniczą, konkretnie naszym Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a Urzędem Miasta dotyczącym współpracy w zakresie realizacji pomiarów i wizualizacji, a właściwie udostępnienia wyników tych pomiarów ogółowi, czyli mieszkańcom miasta Krakowa. I właściwie o tych aspektach chciałem troszeczkę tutaj poopowiadać w moim wystąpieniu. Zacznę nietypowo, proszę Państwa, bo zacznę jakby z zupełnie innego pułapu niż moi przedmówcy. Ja sobie postawiłem takie pytanie, mianowicie co mieszkaniec Krakowa, który w gruncie rzeczy niewiele wie o tych aspektach zdrowotnych, prawnych i tym, co się dzieje w kwestiach emisji pól w Krakowie, może znaleźć w powszechnie udostępnianych informacjach globalnych w internecie, jeśli pomyśli sobie, że zechce się interesować tym tematem. Szybki przegląd internetowy może doprowadzić właściwie do dwóch konkluzji, bardzo od siebie skrajnie rozbieżnych. Po pierwsze, promieniowanie jest właściwie zupełnie nieszkodliwe. Nie jest jonizujące, czaszka chroni nas przed promieniowaniem. Cała częstotliwościowa, długościowo-falowa analiza techniczna prowadzi do tego, że nie mamy przenikania w głąb organizmu. W gruncie rzeczy wszystko jest fajnie i sympatycznie, możemy bez obaw korzystać z wszystkich dobrodziejstw nowoczesnej techniki. Jak ktoś jest uparty i poszuka sobie troszkę głębiej, to znajdzie trochę więcej informacji. Tu jestem dumny, bo dotarłem do takiego obrazka, który pokazywał pan profesor w swojej prelekcji. Te informacje są troszkę bardziej przerażające, bo mówią o możliwościach zachorowań, mówią o raku mózgu, o udowodnionych i wykazanych przypadkach glejaka. Też jestem dumny, że akurat trafiłem w tematykę pani profesor. W związku z tym te informacje są skrajnie rozbieżne i pytanie jest takie, co ja jako człowiek, który w gruncie rzeczy nie zna tych aspektów technicznych i tych aspektów zdrowotnych, powinienem zrobić? Czy powinienem wyrzucić telefon komórkowy, czy powinienem zacząć malować ściany jakąś farbą, która będzie eliminowała pole, czy też żyć tym normalnie i udawać, że nic w tym systemie się nie dzieje? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, proszę Państwa, tak jednoznacznie. Ja posłużę się dygresją, dygresją historyczną, co prawda, ale taką, która do mojej wyobraźni przemówiła podczas jednego z wystąpień mojego kolegi. Mianowicie takiej dwóch kampanii reklamowych, historycznych, które pojawiły się kiedyś w mediach, tu akurat nie polskich, tylko amerykańskich, kampania zdrowych papierosów. Jak widać, papierosy mogą powodować, że człowiek jest znacznie bardziej wysportowany, szczupły i sprawny fizycznie. Dentysta zaleca palenie jakiegoś tam gatunku papierosów, ponieważ no, tu akurat nie mówi, że wybielają, ale przynajmniej nie poczerniają nam uzębienia. No i przypadek skrajny, kiedy naukowcy badający pewien wpływ takiej używki mówią, że nie, ta konkretnie to w ogóle spowoduje, że będziecie żyli szczęśliwi i w pełni radości. Jeszcze bardziej skrajny przypadek reklamy zdrowego radu. Woda radowa, uzdrawiająca, tabletki radu i to, co mnie najbardziej się podoba, czyli poduszka uranowa, która pozwala na miły sen i głęboki i spokojny. Co więcej, znowu, proszę Państwa, powołam się w tym na badania naukowe. Na etykietce takiego pudełka z pastylkami radu można poznać informacje o klinicznych badaniach potwierdzających tak naprawdę te aspekty. Nie próbuję Państwu powiedzieć, że tak samo jest z kwestiami emisji pól elektromagnetycznych w gruncie rzeczy. Natomiast próbuję pokazać, że dzisiaj podchodzimy do tego troszeczkę inaczej. Nie dziwią nas zakazy, nie dziwią nas informacje na paczkach papierosów mówiące, że jest to szkodliwe. Akceptujemy nawet taką troszeczkę kontrowersyjną kampanię, która pokazuje skutki zdrowotne, przerażające w swojej wymowie. Ale w gruncie rzeczy nie widzimy tego, o czym mówili tutaj moi poprzednicy w dziedzinie pola elektromagnetycznego. W instrukcji obsługi telefonu komórkowego czasami małym druszkiem można znaleźć informację, że to jest urządzenie, które należałoby używać w oddaleniu co najmniej 2,5 cm od głowy. Czy ktoś tą instrukcję czyta?
No, większość moich dzieci, znaczy znanych mi dzieci nie. Więc tutaj dlaczego w ogóle pozwalamy na to, żeby takie zagrożenia w naszym środowisku istniały? Bo są dla nas przydatne i korzystne. Ludzie lubią palić, przynajmniej niektórzy, papierosy, a my znamy normy, zakazy i nakazy, które mówią, jak my, jeśli nas to nie bawi, możemy uniknąć wpływu na nasze zdrowie takich aspektów. Podobnie z substancjami jakimiś radioaktywnymi. Też robimy sobie zdjęcia rentgenowskie, ale mamy nadzieję, że dozymetry, które wyposażone są operatorzy tego sprzętu, są czułe, właściwe i gwarantują nam spełnienie norm, które ktoś za nas ustalił. Więc spróbujmy przenieść to na kwestie pól elektromagnetycznych. Padały dzisiaj już zdania odnośnie polityki Unii Europejskiej, polityki krajów w kwestii tego, jakie powinny być kierunki, jakie zasady przyjmuje się w dziedzinie analizy pól i zapobiegania ich ewentualnym skutkom. Tak naprawdę, trywializując, możemy wymagać, zapobiegać, kontrolować i edukować. Czyli tak naprawdę działać prewencyjnie po to, żeby takie skutki nie wystąpiły w naszym środowisku. I tu dochodzimy do tego, co jest właściwie głównym celem mojego wystąpienia. Aby to było możliwe, konieczne są pomiary. Konieczne są pomiary, badania, informowanie o tych wyników ludzi, którzy są tymi wynikami zainteresowani. Pani profesor mówiła w swoim wystąpieniu, że pomiary ekspozycji były niewłaściwe. To jest właśnie to. Zapewnijmy właściwe pomiary ekspozycji, zapewnijmy informowanie, a człowiek będzie mógł sobie wybrać, czy chce iść do tej restauracji, która znajduje się pod stacją bazową, czy też nie. Czy też uniknąć i pójść do innej restauracji, która jest ulokowana w innym obszarze miasta. Teraz jeszcze jedna dygresja właściwie taka, proszę Państwa, mianowicie, czy warto coś takiego mierzyć? Muszę powiedzieć, że zszokowały, ale też podziały na mnie materiały, które dostałem od to jest jeszcze wizualizacja tych wyników, od firmy, która nam ten sprzęt dostarczyła. Mianowicie to jest liczba urządzeń, która firma sprzedała do krajów europejskich w ostatnim czasie. Znacznie bardziej, tak powiem, ekspresyjne jest to. To jest fragment Włoch. 1200 monitorujących stacji, które na tym obszarze zbierają informacje na temat tego, jaki jest poziom emisji pola. To jest oczywiście system o olbrzymim rozbudowaniu. Takiego nie zbudujemy w Krakowie, przynajmniej nie w ciągu najbliższych lat. Niemniej jednak być może jest to kierunek, czy gęste pomiary, poprawne pomiary będą stanowiły barierę czy bazę do tego, żeby dochodzić i egzekwowania norm, jest oczywiście kwestią dyskusyjną i można na ten sposób na tym temacie dywagować, czy to się rzeczywiście da tak dokładnie zmierzyć i tak szybko wdrożyć. Niemniej jednak no jest to baza do tego, żeby, mówiąc kolokwialnie, upominać się o swoje, czyli dążyć do tego, żeby te zalecenia i te normy, które są zdefiniowane poprzez przydzielenia prawa do emisji w zakresie częstotliwości radiowych, zostały po prostu egzekwowane. Generalnie nasze kierunki zmierzają do tego, żeby te cztery typy urządzeń, a właściwie może cztery klasy urządzeń, bo nie zawężamy się tylko i wyłącznie do tych rozwiązań konkretnych firm, ukierunkować na pomiary dynamiczne, które będą robione podczas ruchu, podczas objazdów Krakowa, podczas poruszania się po Krakowie przez takie stacje, znowu w cudzysłowie radiopelengacyjne, i takie stacjonarne, które też będziemy umiejscawiać w miejscach podwyższonego ryzyka wskutek zmierzonego w tych właśnie dynamicznych pomiarach. I to jest coś, co myślimy, że w ramach wdrożenia projektu, który w tej chwili opracowujemy, będzie w jakiś sposób przyszłością najbliższych kilku lat, jeśli chodzi o kwestie monitoringu i badania wartości natężenia pola na terenie miasta Krakowa. Dziękuję bardzo.